Dzień dobry. Dzień dobry. No co, eksmisja. Ruszamy się. Eksmisja. Stare mięso ląduje w pojemniku. A dlaczego wyciągasz to mięso? Proszę? Dlaczego wyciągasz to mięso? Bo byłem dla ciebie niegrzeczny i postanowiłeś wyrzucić mnie na dwór razem z zamrażarką. Bardzo dobrze. Dobrze, ja już prostuję, jak zwykle, bo od Marcina ci nie dowiecie, o co chodzi. W tym momencie znajdujemy się tutaj w naszej przeuroczej łazience, w której znajduje się Nie tylko... musisz być dla niej złośliwa, to jest piękna łazienka, natomiast nie jest skończona. I dziury, które są tu, nie powstały z mojej winy. Aha, to po prostu jest dobry szyk mody, tak? Nie, to są pomyłki. Tak, w naszej łazience znajduje się najważniejsza rzecz, czyli toaleta. Więc tutaj już mamy... pralka. No i pralka, tak. To można powiedzieć jest pół cywilizacji. Pamiętacie, kochani? No, to nasze... To są nasze broilery. Tak, to są nasze broilery. Takie smaczne. Tak. W tym momencie zamrażarka dostaje eksmisję z naszej łazienki, ponieważ przygotowujemy się pod podłogę i kafelki, więc wszystko musi stąd wylecieć. Zobaczcie, jaką mamy my tutaj piękną podłogę. Jeszcze resztki jakiegoś linoleum. Dobrze? Dwa rodzaje linoleum. Tutaj macie podłogę z płyty jakiejś, nie OSB, to jest biurowa, nie wiem jak się biurowa, tam nazywa, MDF. Tak. No, tutaj była dziura wielka, już zalepiłem. No mamy, będzie zabawa, ale kupiliśmy już ogrzewanie podłogowe. I takie elektryczne, wiecie, te takie dosyć tanie maty są do kupienia. Za dużo nam tutaj nie wejdzie, bo to metr na metr niestety. Wiecie, to jest mikromieszkanie, ale powiem wam, że udało nam się je tak rozmierzyć, bo przecież wszystko było okna mierzone znacznie przed tym, jak były kabiny i tak dalej, ale rozmierzyliśmy to wszystko idealnie. No tu wchodzi idealnie kabina. Albo mamy 80, albo 90. Chyba 80, co? Bo 90 byśmy mieszali. Że już nie pamiętam. Chyba 80, bo 90 byśmy się nie zmieścili. Nie, no 90 się tu zmieścimy też. Ale no nie wiem. No nie wiem. Ja gdzieś miałem zaznaczone. No styczeń upłynie nam właśnie. Znaczy styczeń, to za dużo. Znaczy, no chcę wreszcie zacząć zrobić podłogę i brodzik zamontować, no bo to po prostu no, trzeba z podłogi wyjść. No i zacznę powoli, będziemy okafelkowywać całą łazienkę do sufitu. Trzeba prawie do sufitu. Także to jest trochę roboty, bo ja chcę to ładnie zrobić, wiecie, z nacięciem 45 stopni, żeby ładnie kafeleczki się łączyły. Prawdopodobnie będzie biała, prawdopodobnie będzie błyszcząca. Chodzi nam o powiększenie wizualne tego maleństwa. Tu będzie, tak jak widzicie, pralka. Tu wszystkie oczywiście podłączenia już wodne, kanalizacyjne i prądowe już są. To będzie pralka, zastanawiamy się, czy suszarkę zostawić w tamtym pomieszczeniu, czy zamontować na pralce, tylko że wtedy to tak przycięży potwornie. Czy przycięży, tylko raczej chodzi o to, że jak zostawimy suszarkę w tamtym pomieszczeniu, to zimą będziemy musieli grzać, żeby tam nie zamarzło. Tak, bo zamarzają, no. A przy, wiecie, jest wygodnie, poza tym, wiecie, z pralki wyciągasz, rzucasz do suszarki i do szafy. Myślę, że to strasznie przyciąży. Ale to potwornie przyciąży. Kibelek zostaje, tu będzie taki, nie bidet, tylko taka słuchawka. A to już w przyszłości zobaczycie. I umywalka, i szafka. Tak, na razie musimy stąd powynosić wszystko. Dobra, chodź kochanie, bo zamraża ten mięso szlak trafi. No i mamy. Tam jeszcze trochę na stole jest. Tak, no to są nasze zapasy. Widzicie tam Aronio od sąsiada. Dobrze, to co? Następne? No dobra, no nie, to już zamrażarka teraz została. No i w następnym roku generalnie będziemy planować te wszystkie beczuszki tutaj po lewej stronie. Wszystko tutaj jakoś normować, tak żeby było ładnie, bo troszeczkę jesteśmy za bardzo jakby rozstrzeleni. No ciągle się budowało i po prostu gdzie było wygodnie to stawialiśmy, ale jakby też już chcemy coś, żeby było, wyglądało ładnie. Bo nie samą robotą człowiek żyje. To znaczy samo, ale ładnie ma wyglądać. Masz? Ciężka jest? Nie. No i mamy. To jest nasza malutka zamrażarka. Mamy jeszcze jedną... No dobra, to idziemy, nie? No idziemy. Z drugiej strony jest kabel, ale chyba sięgnie. Co? Dobra, włączaj. Sięgnie, poczekaj.
wiecie jak to z zamrażarkami, lodówkami, prawda? Transportujemy na pionowo. To jest bardzo ważne i po transporcie, no mówimy o samochodowym, takim dłuższym, dobrze, żeby odstała te kilka godzin. Na ogół jest napisane, ile i co ma stać. Dobra, bardzo fajnie. No to mamy tą przerwę. Mogę otworzyć, nie pchaj tak jeszcze do końca. Nie, ale tak to nie otwieraj, bo to ciągnie wilgoć. Dobra, no to teraz... Mamy, ona już działa, nie? Tak. Ale jest, dobra, jest na minimum, a takie lekkie, lepiej niż... My mamy jeszcze jedną zamrażarkę. To nie pamiętamy, 1,80 m albo 2 metry, taka duża jest, ale to u rodziców i ona też będzie swego czasu tutaj umieszczona. Zobaczcie, ile mamy, jaki zapas mamy, nóżek i golonek. No z tego wybary robimy do zup. No. Super sprawa i bardzo zdrowa, dużo kolagenu. A latać do sklepu co chwilę to też nie ma sensu. Dzisiaj przyjdziemy na znowuż w kuchni, no ale to nie dla nas. Zobaczcie, jakie mamy smakołyki. Jak kradę, nie dla nas. No słuchaj, jak chcesz, to może, mogę ci przygotować tatara na szybko. Dobrze. Ja trochę z psami może sobie, dobrze. One trochę, ja zobaczcie, trochę. Widzicie co tutaj mamy, jeszcze pozostały nam takie resztki batonów, kiedyś kupowaliśmy dla psiaczków. To jest wołowinka i od czasu do czasu no im dajemy, to nie to, że one są cały czas na chrupkach. Staramy się im jakieś takie smakołyki dawać. To są jeszcze, w święta oczywiście też dostały, na Wigilię i po kosteczce. A teraz no jeszcze z zamrożenia wczorajszego mamy jeszcze ostatnie trzy, no, każdy waży kilogram. Jak nosiliśmy zamrażarkę, no. Znalazły się skarby, no to... Tak, dokładnie, więc... Klaudia dziś... uwielbia wyciskać mięso z kondona. Aha. No. Prosiła mnie, żebym się dzisiaj nie odzywał, przysięgam. No, prosiłam cię, a ty dalej swoje. Dobra, poczekaj, jeszcze smakołyki im tutaj dorzucimy. To i to. O, siemię lniane. Niech mają. Tutaj widzicie, akurat miałam jeszcze... A nie powinno być zmielone? Wiesz co, ale no... Mam no to, takie. To po co no. takie dawać, jak powinno być zmielone? Nie wiem, wiesz co, może żeby, przytrawią. Żeby nam nie... żeby nam siemię lniane nie rosło po całym łące. No nie wiem, zobaczymy, może akurat przetrawią. Tutaj dodaję, nie pokażę wam firmy, taki suplement na stawy. Pamiętasz jeszcze czasami, jak Ambrowi na samym początku dawaliśmy kurkumę. Mhm. Trochę na... kurkuma mhm. też na stawy jest, mhm. prawda? Mhm. No, tylko czekać, ja ją znajdę. Wiecie co, to nie jest tak, że my tak cały czas im dajemy. Od czasu do czasu dostałem takie tricy. O, mam. Ach. Przed kamerą. A generalnie chodzą głodne. Biedne, zanędzone psy. Wiesz co, nie widać po nich, żeby one były biedne i zachłodzone. Bo żrą trawę i odchody królicze. A to jest ich deser. To jest ich deser. Słyszę, piszczy. Słyszycie, jak piszczy? O Marciu. A ty co? Co ty chcesz? Zamiataj. A masz zamiataj. Zamiataj. No, daj łapkę. Tak, prosisz o jedzonko. Tak. Już ci robimy. Już. A buziaczka? Daj buziaczki. No to bądź całować. No to ja wiem. Ale trzeba się podzielić. Nie wszystko dla ciebie. Dobra, idziemy. No, a Zwienia, co, ty tak samo małpujesz po Amberku? Tamte już są w klatce. Tak, Thanos ona... jest grzeczny, Thanos zawsze do klatki idzie. A Zwienia zawsze idzie za nami, bo zawsze wie, że może uciec z żarcie, bo ona nas tyle szybciej dogoni. Amber cuduje. Amber, stay. Jedz. Chyba dobrze. No, kto pierwszy? Zobaczymy, czy zgadniecie. Ewidentnie widać, kto zasuwa. To wpierdzielę, że aż mu miska odchodzi.
wszystkim. Już po wszystkim? Już no, nie prawie, ma? Prawie, tak. Już po jejcie koniec, Boże, jak to jest głodomor. A z Jutka? Kilogram mięsa wciągnęłaś. I to nawet, wiesz, jakby tak policzyć do 30 sekund, to chyba nie, nawet no, popatrz, nie minęło. No popatrz, one są w połowie, prawda? Ta to pochłania. Grubciu mój kochany. No. Jak to już? A Marcin robi za bodyguarda oczywiście Ambra. Bo jakby tylko się ruszył, to by Azja do jej miski wystrzeliła jak z procy. O, już, już. Do Thanosa się nie odważy. Thanos może sobie, może się delektować, powolutku zasuwać. Znaczy zasuwać, bez sensu. Powolutku konsumować. Azjutka. Azjo, daj spokojnie Amberkowi zjeść. Dobra, do wylizania, tak? Pieski ogarnięte, teraz nasza kolej. Robimy szybkie śniadanko, bo dzisiaj mamy... Na farmie chyba nie ma czegoś takiego jak dzień wolny. Zawsze coś jest. Musimy jechać i odebrać nasze zguby. A o co chodzi? Zawieźliśmy kuski na randkę w ciemno. Tak, bo stwierdziliśmy, że mają już 8 miesięcy, więc no, dziewczyny są gotowe. Miały jedną rójkę, drugą rójkę, więc mówimy nie, dawaj, bo nam żyć nie dadzą. I zawieźliśmy je właśnie do kawalera. Posiedziały u niego, znaczy z nim posiedziały 2 dni. Niestety przywieźliśmy je. Niestety chyba nic z tego nie wyszło, bo jak my je wieźliśmy, to one już rójki nie miały. Ale po rozmowach telefonicznych z jednym z widzów stwierdziliśmy, choć spróbujemy. On nam faktycznie doradzał, żeby pojechać tam i wziąć po prostu siano, to miejsce, gdzie po prostu cap się znajduje, przywieźć do domu i w tym momencie kuski zaskoczą. Ale my zrobiliśmy inaczej. My je zawieźliśmy, posiedziały tam 2 dni, przyjechały dziewczyny i na trzeci dzień dostały rój. Mówimy, kurde, to dawaj. Ale widzicie, już no, rozpoznałam, bo patrzyłam jej pod ogonek, patrzyłam, że tam już było takie różowiutkie, wszystko takie powiększone i co jakiś śluzik się wydobywał. Więc mówię, Boże, o czym ja do was mówię? Kroję cebulę. Ja o takich intymnych sprawach opowiadam. No dobra, no tak mi przyszło do głowy. No i zawieźliśmy je ponownie. Dzisiaj już siedzą tam u śmierdziela 2 dzień. No i trzeba je odebrać i zobaczymy, co będzie na wiosnę. No nie wiem, zobaczymy. Jak będzie, jak się urodzi nam koziołek, oczywiście jak coś będzie, to mamy dla niego imię. Tak, 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 mamy. Tylko jeszcze dla dziewczyn później poszukamy. Dobra, koniec. Albo nie, wiecie co, powiem wam, że on taki śmierdziel. Dlaczego my nie mamy kozła? No właśnie dlatego, że takie aromaty są. Kobieta mówi, teraz to jest pikuś w porównaniu, co się dzieje na wiosnę. Ona mówi, tak się poperfumuje. A nie wiem, czy wszyscy wiedzą, no może za niektórzy nie, bo nie każdy z was ma gospodarstwo. Koziół się perfumuje tak, że leje się na brodę. Po prostu taki szczoch na brodzie jest. Widać, że nawet inny kolor, że po prostu ona mówi, że te kozy gdzieś tam idą hen daleko, a ona jeszcze go czuje. Więc no, dlatego my się jakoś nie jesteśmy w stanie przełamać i zdobyć na koza, bo musielibyśmy mieć osobne zabudowanie dla niego. Ale jaki on ładny jest, taka propa. Taką ma tutaj, kozły karpackie mają tutaj taką grzywkę, naprawdę grzywkę, ale jakby nawiniętą w nocy miały nawałki. Takie loczki po prostu. Tutaj cały pasma grzywki i tutaj takie ładne rogi, takie grubiutkie, zaokrąglone. No, jest przeuroczy. Dobra, gadu, gadu o kozach. Kozy kozami, a dwa, musimy jechać po słomę. Dobra, robię śniadanie, a Marcin akurat teraz robi obchód. No, dzisiaj na niego to spadło, robi sam. Mam nadzieję, że wróci.
pod koniec dnia. Nie żartuję, że szybko wróci. O, bo płaczę się zaraz. Dobra, cięcie, bo idzie czas płakania od cebuli. O, cholera, muszę iść po jajca. Panieczku, co ty chcesz, aparat zjeść? Nie, mala, aparatu jeść. Nie, nie, nie. Ciuciu, skarbeńku mój. Moja mordka jesteś. Tak, pan ci chłopak, prawda? Tak. Wstydzisz się? Dawaj łapkę. Tak, mi dobrze, tak. Uśko podrapiemy. Ale fajnie, prawda? Cierpcie, idziemy po jajeczka. Ale dzisiaj jest nieprzyjemnie zimno. Wczoraj była taka fajna temperatura, a dzisiaj mróz. O, widzicie, tutaj trzymam mój zapas jajek, bo temperatura jest całkiem inna, jest chłodniej. W domu wiadomo, no jednak jajka powinny być w chłodnym, najlepiej ciemnym miejscu i odpowiednią, żeby miały tak samo wilgotność. Ale przyjemnie cieplusio, co? No. Ojej, czy weź się poza pin. Zawsze zamki lubią wpierdzielać i owce zresztą też. No i później czeka nas przeprawa z kozami. Idealnie, co? Bardzo ładna słoma. Naprawdę udało nam się. O, ładna, suchutka, nie jest pognita. Naprawdę fajna. Króliczkom trzeba dać, wiesz, do porzucia. One też tak lubią. Niestety to idzie na ściółkę, ale no co zrobić. Bo nie, strociny nam się skończyły, musimy podjechać. Tak, ale to idzie na ściółkę, mówimy do kurek tym razem, ponieważ no strociny nam się skończyły już. Bo to było no naprawdę kilka worków, a też nie chcemy po prostu nadwyrężać czyjejś... Tak, gościnności. Gościnności. Dobra, jedziemy do kurek. Będzie wam tutaj fajnie teraz, mam takie świeżej słońce. To tu uwielbiamy słomkę, a trociny jeszcze bardziej. No to już co bardziej uwielbiacie, trociny czy słomkę? Słomkę i trociny. A z wami to taka gadka. Nie, zdecydowane kobiety. A nie co z kuby tam. Daszek się sprawdza, daszek widzicie zamontowany, nie odpadł, nie siadają na nim, mają utrudnione tak samo i lampa jest czyściutka. No. Tylko... Będziemy poprawiać ten zaczep, co mówiliśmy. Mógłby być trochę dłuższy i wiecie, i śrubka by się przydała, bo nie wiem, jakimś cudem to kiedyś spadło, widocznie jakaś tu coś próbowała zrobić, a może od dołu podfrunęła jakoś, bo się biły. Także trochę dłuższy. No, diabeł tasmański. Tak, najpiękniejszy. No, ty kogucik, wiecie jaki on jest waleczny? Najbardziej waleczy z wszystkich kogutów. I twardy. Jakie on miał przejścia biedny, przeżycia z naszą Azją. On był już jedną łapką na tamtym świecie. I wyszedł. Widzicie, my mamy kurnik, nie o to chodzi. I grzędy mamy, i gniazda. Ale nasze kury co lubią? Uprzykrzać nam życie. Zniosły jajka w najgorszym możliwym miejscu. Tam, gdzie prawie nie możemy się dostać. Nie wyciągnę. Przeszkadzają mi moje włosy, przeszkadza mi brak latarki, nie widzę nic. 6 jajek. O, super. Ale to jeszcze, to nie koniec? Nie wiem, bo ja nie widzę nic, to wiesz, wyciągam. Ja myślę, że to wszystkie.
że o gniazdo zahaczyła. Aha. Wiem, że są. O, proszę, no i tak właśnie się poluje na te jajka. Na tą złotóweczkę. Ziębnięta, czerwona, obsmarkana co chwilę. No, no jest chłodno, jest zimno. A ja na tą chwilę znalazłam sobie projekt, znaczy może nie tyle znalazłam, co konieczne jest właśnie na tą chwilę, żebym zrobiła. Muszę wyremontować kolejne klatki dla królików. Wcześniej latem udało mi się zrobić 2, 4, 6, 7 komór dla nich. Oczywiście musiałam zdemontować stare drewno, wsadzić nowe deski. Troszeczkę inaczej to zrobiłam, jak było oryginalnie. Zaraz jak będę to rozbierała, to Wam pokażę, jak to wyglądało. Robię w tym momencie podłogę taką otwieraną, żeby, że wszystkie nieczystości, które będą wpadały, dwójeczka, ziarno, słoma, będę mogła to co jakiś czas wygarnąć i posprzątać. Ponieważ no, wydaje mi się, że jest to lepsze, może bardziej higieniczne, nie wspominając oczywiście o białkowaniu i rutynowym sprzątaniu. To wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Po staremu na razie. Deski, stare deski poprzytwierdzane, które właśnie chcę zdemontować i zrobić podłogę podwieszaną. Tutaj na górze właśnie zjadłam już ten pierwszy szkielet i zobaczcie, ile syfu jest. To nie było sprzątane chyba nigdy, no bo nie było jak się dostać. Więc myślę, że to nie było do końca przemyślane. No tak mi się wydaje, że mój jest pomysł lepszy, może bardziej czasochłonny, no ale zobaczymy. Króliki mam nadzieję, że doceniam. Więc w tym momencie będę tutaj deski za chwilę docinać, powymierzać. Oczywiście pod spód pójdzie gumoleum, po czym będzie jedynka spływać, a dwójeczkę wiadomo wybieramy. Klatka wygląda... No, nie wiem, czy jestem w stanie to ująć. Jest dość spora. 16 komór. Przy 4 stopniach ręce, no, o, patrzcie. No, nie wiem, czy to jeszcze widać. No, czy, jak takie małe kosteczki lodu. No, ale muszę zrobić. No, wiem, że powinnam to wcześniej, ale zawsze coś było. Zawsze, cały czas jest jakiś projekt i po prostu już czasowo nie wyrabiamy. Ale jak to na wsi? No, trzeba. Po prostu trzeba. Klaudia wali. Scena pierwsza, ujęcie 7. Dziadostwo jedne trzyma się jak nie wiem co. No już cholera jasna, że jak raz przypieprzy i nie chce odpaść. Jak staremu walnę, to od razu idzie. A gdybyś spróbowała to odkręcić dla odmiany? O, widzicie? No i potem ma się faceta. Nie, nie o to chodzi, po prostu używa wiartarkę i zanim ja pójdę do domu i przygrzewam, ale część, większą część zrobiłam bez. No dobrze, ale no, używaj no się może no, łatwiej. Męczę się. O Boże! No tak to jest, zostawisz taką ciamajdę samą. Dlatego nie możesz mnie zostawić. Nie. Widzicie, tutaj jest jeszcze reszta folii. Nawet nie była na całości położona klatki. Jakiś kawałek folii, który nawet nie był w całości po klatce, więc no wszystko co spływało, to też spływało chyba piętro niżej. Więc dlatego każdą klatkę biorę i rozbieram, sprawdzam. Daję od nowa, tak jak mówiłam, linoleum, żeby to już było zrobione raz a porządnie. No te deski, no widzicie, no w większości to one są w dobrym stanie, to nie mogę się przyczepić. One nie są jakaś tak strasznie pogniłe. To niestety nie mogę zdemontować, ponieważ jest częścią integralną całej klatki, więc ta deska będzie musiała pozostać. Klaudia, kręci. Stop, wróć. Kobieta w pracy.
Kobieta z pięknymi paznokciami, złożonymi włosami. I innymi takimi, o których nie mam pojęcia. Słuchajcie, już nie pamiętam, już nie wiem, co to kosmetyczka. Nie pamiętam. Tak ją załatwiłem. No. Ale Michał się cieszy trzy razy bardziej. O to, bo przestała chodzić do kosmetyczki. Nie wiem, z jakiego powodu. Ciałutki. Nie wiem, czy po prostu ten silikon, który, nie silikon, kwas hialuronowy, który sobie wciskają niektóre baby, albo botoks, nie pozwala im na taki uśmiech, czy tak jak mówisz, żeby się Michał cieszył od ucha do ucha. Czy po prostu to ćwiczę moje naturalne zmarszczki, moja mimika, moja ekspresja tutaj jest tak głęboka, że po prostu zmarszczek nie widać. Jest szansa, żebyś wróciła do roboty, czy byś tak dalej gadać? Dobra, pierdziele, farmazony, no. Przerwa, no musi być. Tylko poezja, kuźwa. Nie mówię poezja, tylko farmazony. Klaudia, trzeba gówno przerzucić. Dobrze, panie, już lecę. Codzienność. Codzienność jest taka, że trzeba ciągle coś robić. Tak, patrz, widzicie, jak jej ręka działa? Jak no. Jej chodzi? Patrzcie, Klaudia próbuje mnie od rana wyprowadzić z równowagi. Klaudia, od rana? Poczekajcie, od rana to u Marcina jest godzina 13, to jest u niego rano. Nie, od rana próbujesz mnie wyprowadzić z równowagi, tak, do godziny 13. Dobra, dobra. No, opowiadaj, co robimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan robi? Sikam do zamrażarki. Co pan robi? Sikam do zamrażarki!